mam na imię Kamila, mam 35 lat, na co dzień jestem opiekunką do dzieci. Mam 1,75 m wzrostu, a rozmiar to będzie 46. Moja waga oscyluje w dwucyfrowej liczbie. A ile ważysz? No przed stówą. Dużo przed stówą czy mało? Mało przed stówą. Uważam, że mam idealną wagę, ale jestem po prostu za niska. Mam na imię Łukasz, mam 37 lat, jestem narzeczonym Kamili. Znamy się już od 5 lat. Kamilę kocham za całokształt. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamila. Bardzo miło, Izabela. Łukasz. Miło mi was gościć. Zapraszam, siadajcie. Skoro jesteście tutaj dziś u mnie, to znaczy, że przed wami ślub, ale ja chciałabym trochę cofnąć się w czasie do waszych początków. Chciałabym usłyszeć historię waszego poznania. W sumie spotkaliśmy się, tak można powiedzieć, przez naszą wspólną znajomą, sąsiadkę. Tak przypadkowo? Czy to było jednak trochę ustawione? Chyba może przez nią bardziej. Ale bardzo przez sąsiadkę. Czyli ona was wmanewrowała w sytuację, o której wy w ogóle nie wiedzieliście? Ale to tak naprawdę było tylko spotkanie. Don't be shy, cause I think you're beautiful. Sąsiadka powiedziała, że chętnie bym kogoś poznała. Powiedziała, przyszedł do mnie mój fajny sąsiad. Okazało się, że on też jest moim sąsiadem i mieszka przez płot. Więc tak naprawdę mieszkałam obok niego przez 8 lat, w ogóle o tym nie wiedząc. Jak zobaczyłem Kamilę, pomyślałem sobie, bardzo fajna dziewczyna, uśmiechnięta, dobrze jej patrzy z oczu. Jak zaczęłam tego człowieka, i to nie są bajki, to nie jest w ogóle jakieś wymyślanie czegoś takiego, ja wiedziałam, że to jest ten człowiek. Ja po prostu to czułam. Koniec, kropka. Sąsiadka, swatka. A czy u ciebie to była miłość od pierwszego wejrzenia? Spodobała mi się Kamila. Myślę, że Łukasz trochę się bał. Ciebie? Albo związku. Z czego to wynika? Miałeś jakieś przedtem nieciekawe doświadczenia? Tak. Z poprzednią partnerką, która mnie po prostu zostawiła i można powiedzieć, że uciekła. Poznałam Łukasza na takim etapie jego życia, w którym on walczył o odzyskanie swojej córki. Ty, Łukaszu, wychowujesz to dziecko. Od 2 lat jestem pełnoprawnym opiekunem. Jedynym? Tak. Rzadko to się zdarza, żeby ojciec miał prawa. Udało się. Można powiedzieć, że dzięki Kamili udało się 3 lata w sądzie wywalczyć prawo opieki. Moi rodzice również się rozwiedli, jak byłam bardzo malutka. I ja również mam drugiego tatę, więc ktoś mnie pokochał. I ja sobie nie wyobrażam, żebym miała ją traktować w jakikolwiek inny sposób, niż jak swoje własne dziecko. To, żeby Nikola zaakceptowała Kamilę, było to dla mnie bardzo ważne. Nawet ostatnio moja córka zaśpiewała piosenkę A ja rosnę, ja niedługo przerosnę mamę, tatę i sosnę. I zaśpiewała A ja rosnę i rosnę i przerosnę Kamilę. Ty nagle masz zupełnie nową rolę w swoim życiu. No, jesteś praktycznie mamą. No, taką zastępczą. Jak się odnajdujesz w tej roli? Przez to, że już długi czas opiekuję się dziećmi, jako nienia, to było dużo łatwiej. Czy Nikola wie o tym, że wy będziecie małżeństwem? Tak. Tak. Cieszy się? Będzie sypać kwiatki, to się cieszy. It's time to have some fun. Nikola i Kamila są to kobiety mojego życia. Jestem bardzo szczęśliwy i tak naprawdę do szczęścia nam brakuje, żeby tylko wziąć ten ślub. Żeby taka pełna rodzina była. It's time to have some fun.